Trzygodni pracownicy konsulatu generalnego we Lwowie, Trzygodny Panie Emilu, przedstawicielu wspólnoty polskiej, harcerze, kochani bracia i siostry, niech Pan obdarzy nas spokojem. Chociaż minęło już 9 lat, ale nadal to tragiczne wydarzenie, którego większość z nas właściwie była świadkiem, bo działo się to, każdy z nas był gdzieś na pewno czymś zajęty w sobotni poranek. Na pewno było to wydarzenie czy informacja, która nas wszystkich nie tyle zaskoczyła, ile wprowadziła wielki smutek i zadumę. I ten smutek i ta zaduma chyba trwa po dzień dzisiejszy. Owszem, jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, katolicy, wierzymy w zmartwychwstanie. I teraz, szczególnie w czasie tego Wielkiego Postu, się do tego zmartwychwstania Pańskiego przygotowujemy. Ale na pewno jest wiele pytań, które są dla nas ciągle otwarte. Dlaczego tyle osób musiało zginąć? Dlaczego właśnie tam zginęli? Dlaczego po dziś dzień ta tragedia nie jest wyjaśniona? Dlaczego tyle pytań, które dzisiaj jeszcze zostały bez odpowiedzi, nadal na nie odpowiedzi nie mamy? Nie wiem, czy kiedykolwiek ją otrzymamy. Bracia i siostry, na pewno ta historia i to wydarzenie jest dzisiaj dla nas bardziej jasne w kontekście dzisiejszego słowa. To, co słyszeliśmy w pierwszym czytaniu z księgi proroka Daniela. Ten fragment, który mówi nam o tym prześladowaniu Szadraka, Meszaka i Abednego. Tych trzech młodzieńców, którzy mieli tak wielką wiarę i odwagę, byli wierni Bogu, że postanowili przeciwstawić się wszelkim rozporządzeniom Nabuchodonozora, władcy ówczesnego, który zmuszał wszystkich, aby się kłaniali bożkowi ulanemu ze złota. Tych trzech młodzieńców nie bało się stać w prawdzie, nawet jeśli za tą prawdę mieliby stracić życie. Ten piec ognisty, o którym dzisiaj mówi nam Księga Daniela, jest dla nas dzisiaj może jeszcze bardziej takim wymownym. Ten samolot, który spada, te wszystkie ofiary, które giną w tym samolocie. Możemy dzisiaj powiedzieć odważnie, że to są ludzie, którzy zostali umęczeni, męczennicy za prawdę. Dlaczego tam zginęli? Udali się, aby stanąć w prawdzie, aby stanąć w miejscu, w którym zostało zamordowane tak wiele niewinnych ludzi. Zostali zamordowani za swoją wiarę, za to, że byli Polakami, za to, że bronili swojej ojczyzny, za to, że bronili swojej wartości, którą dał im Bóg. Za to zostali zamordowani. Dlatego dzisiaj, kiedy modlimy się za te ofiary, myślę, że też jest bardzo istotne, abyśmy też i dziękowali Bogu. Bo dzięki, chociaż to może niezbyt pięknie brzmi, ale dzięki tej tragedii, ta tragedia w Katyniu została jeszcze bardziej podkreślona. Ta prawda jeszcze bardziej została ujawniona. A dzisiejsze słowo mam bardzo wyraźnie, mówi z Ewangelii według świętego Jana. Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Mówi Jezus do tych wszystkich Żydów, którzy w Niego uwierzyli. Poznajcie prawdę. Dzisiaj, bracia i siostry, i Słowo Boże, które przypada właśnie na dzień dzisiejszy, i ta tragedia, którą dzisiaj wspominamy, i szczególnie te osoby, które zginęły w tej tragedii, przypominają nam właśnie tą prawdę obecności Boga, abyśmy nigdy nie cofali się, abyśmy mieli dzisiaj odwagę
stawać w tej prawdzie i abyśmy o tą prawdę walczyli. Abyśmy nigdy nie wchodzili w kompromis z jakimkolwiek złem, z grzechem. Abyśmy zawsze, nawet jeśli to będzie nas wiele kosztować, nawet jeśli będzie nas to kosztować życie, abyśmy zawsze o tą prawdę dbali. I zawsze, aby ta prawda była dla nas najważniejsza. Prawda Boża. Bracia i siostry, cóż możemy dzisiaj czynić, wspominając, przebywając w smutku, w zadumie, mając przed oczyma te wszystkie osoby, może niektórych z nich znacie osobiście, może nawet niektórym z nich mamy za co podziękować, bo wiele uczynili dla nas osobiście, czy dla polskiego narodu, ale myślę, że to, co jako katolicy, jako chrześcijanie możemy uczynić, to aby dzisiaj się za nich modlić, bo tej modlitwy potrzebują. To, aby dzisiaj oddać im Bogu i Jego miłosierdziu. Abyśmy jako ludzie wierzący, modląc się za nich, prosili Pana o to, aby mogli z martwych powstać. Aby mogli być w Jego obecności, w Jego miłosierdziu. Módlmy się dzisiaj też i za nas, abyśmy, biorąc przykład z tych wszystkich ludzi, których wspominamy dzisiaj, ale też i tych wszystkich, którzy zostali zamordowani tam w Katyniu, bo to wydarzenie w Smoleńsku, ta tragedia w Smoleńsku, ona jest dla nas tylko wtedy zrozumiała, jeśli patrzymy w całości. Jeśli spoglądamy i pochylamy się też nad tragedią w Katyniu, módlmy się, abyśmy mieli taką odwagę, mieli taką wiarę, mieli takie poczucie swojej własnej godności, jak ci wszyscy, którzy tam zostali zamordowani. Abyśmy mieli naprawdę taką odwagę, aby stawać w prawdzie przed Panem, stawać w prawdzie przed sobą. Stawać w prawdzie dzisiaj przed światem, który się tej prawdy bardzo boi. Niechaj to wydarzenie sprzed 9 lat będzie dla nas naprawdę takim mocnym impulsem, aby pobudzić naszą wiarę, nasz patriotyzm, aby też wzbudzić w nas naprawdę dzisiaj taką odpowiedzialność za wszystko to, co czynimy. Abyśmy, wiedząc o tym, pamiętając o tym, ceniąc to wszystko, co się wydarzyło, szczególnie to tragiczne wydarzenie sprzed 9 lat, abyśmy nie marnowali tych darów, możliwości i każdego człowieka, którego dzisiaj Pan powierza naszej opiece. Prośmy o to, tej Eucharystii, pokornie i ufając Jego miłosierdziu.